teraz serdecznie zapraszam na, może nie na scenę, bo połączymy się z nią zdalnie, Aleksandrę Sosnowską, Product Sales Specialist Cisco Poland. Będzie mówiła o tym, jak zarządzać nowoczesną infrastrukturą chmury. Będziecie mogli poznać możliwości wielowymiarowej platformy od Cisco właśnie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Aleksandra Sosnowska. Dzisiaj postaram się Państwu przybliżyć rozwiązania Cisco Meraki, rozwiązania chmurowe dotyczące sieci kampusowej. Przez 15 minut zabiorę Państwa w świat klientów retailowych, którzy zastosowali rozwiązania Cisco Meraki w swoich rozproszonych oddziałach. Głównie skupię się na rynku retailowym. Ja nazywam się Aleksandra Sosnowska, pracuję w firmie Cisco Systems, zajmuję się rozwojem sprzedaży produktów Enterprise Networking, również usług lokalizacyjnych oraz rozwiązań chmurowych Cisco Meraki. Zanim rozpocznę tutaj przekaz dotyczący case studies klientów, chciałabym Państwu przybliżyć pokrótce, czym jest rozwiązanie Cisco Meraki i dlaczego jest takie wyjątkowe. Jest to rozwiązanie, które zostało zapoczątkowane jeszcze przez trzech studentów, którzy w ramach swojej pracy magisterskiej zaprojektowali, mieli za zadanie zaprojektować prostą sieć miejską, która miała być w bardzo prosty sposób zarządzana, konfigurowana bezpośrednio z chmury. Rozwiązanie stało się na tyle popularne, że w 2012 roku stało się częścią rozwiązania cloud networkingowego w Cisco i dziś, tak jak Państwo widzicie, mamy oprócz sieci bezprzewodowych przełączniki, które są zarządzane z chmury, z jednego pulpitu do zarządzania, urządzenia UTM-owe, które skupiają w sobie bezpieczeństwo, również realizują software defined WAN. W ofercie znajdują się również elementy związane z zarządzaniem tabletów, smartfonów, elementów końcowych oraz kamery IP, które również mogą być monitorowane i zarządzane bezpośrednio z pulpitu. Nowością, jaka się pojawiła, są to sensory, które również mogą mierzyć różnego rodzaju temperatury w różnych pomieszczeniach, w laboratoriach, w lodówkach, także również elementy sensoryczne są dostępne bezpośrednio z chmury. Aby zarządzać, monitorować, konfigurować, zbierać dane analityczne, potrzebujemy tak naprawdę dostępu do internetu i zasilić wszystkie urządzenia, które chcemy w naszej infrastrukturze umieścić. Aby to uczynić, mamy jeden dashboard do zarządzania, z którego właśnie konfigurujemy, monitorujemy wszystkimi elementami i dzięki niemu jesteśmy w stanie zarządzać całą naszą infrastrukturą. Wraz z rozwiązaniem oferujemy dożywotnią gwarancję na wszystkie elementy, które Państwo widzicie na samym dole tego slajdu, za wyłączeniem zewnętrznych punktów dostępowych i zewnętrznych kamer IP. Również oferujemy wymianę na następny dzień roboczy elementów, które zostały uszkodzone oraz wsparcie techniczne 24 godziny na 7. Krótki slajd przedstawiający aktualną ilość sieci aktywnych Cisco Meraki rozproszonych na całym świecie. Tutaj akurat jest zrzut z ekranu z maja 2021 roku. Widzicie Państwo, że mamy ponad 3 miliony aktywnych sieci, nie tylko klientów, którzy są z sektora retailowego, ale również z sektora publicznego, z sektora finansowego, z sektora edukacji. Przejdę zatem do elementów związanych z case study. Jeden z głównych klientów branży drogeryjnej, firma Rossmann, która zainteresowała się rozwiązaniem Cisco Meraki. Za chwilkę opowiem też, dlaczego to rozwiązanie stało się tutaj głównym jakby elementem odpowiadającym na potrzeby biznesowe tej firmy. Sama firma rozrastała się od jeszcze lat 2000, kiedy powstało 61 sklepów rozproszonych w całej Polsce. Dzisiaj, w 2021 roku, firma wdrożyła ponad 1400 placówek rozproszonych po całej Polsce. W związku z tym ta rozproszona ilość oddziałów musiała być w pewien sposób zarządzana. I to, z jakimi bolączkami borykał się klient, to przede wszystkim archaiczny model komunikacji, niedostosowany do jakby obecnych realiów i do potrzeb biznesowych. Również pojawiało się kilka systemów, z których dział IT musiał korzystać, żeby właśnie monitorować czy też zarządzać całą infrastrukturą oddziałów. Również tutaj pojawiała się manualna ilość awarii, manualna obsługa tych awarii, co powodowało czasem nawet kilkugodzinne przerwy w łączności. Kilkadziesiąt zgłoszeń tygodniowo wymagało interwencji L2, także tutaj również ograniczony dział IT musiał bezpośrednio
realizować te awarie, które były zgłaszane przez pracowników w tak dużych oddziałach. Brak elastyczności, kłopotliwe, długotrwałe wdrażanie nowych funkcjonalności również było wyzwaniem. No przede wszystkim ze względu na ilość tych pulpitów do zarządzania, które tutaj były wielokrotnie powielane, było ich bardzo dużo. I narastające niezadowolenie klientów, coraz więcej usług i coraz większe jakby znaczenie nabierało stabilność tego rozwiązania, stabilność komunikacji pomiędzy oddziałami. Rozwiązanie Cisco Meraki zostało zrealizowane głównie ze względu na kilka czynników, które pozwalało na niwelizację tych wszystkich elementów, które wymieniłam. Przede wszystkim realizacja w 2016 roku konfiguracji UTM-owej, czyli zastosowanie na brzegu sieci, na brzegu w oddziałach bezpiecznego urządzenia, które jest w stanie komunikować się w bezpieczny sposób pomiędzy placówkami, wykorzystując do tego bardzo ciekawą funkcjonalność typu auto VPN, która jest w stanie za pomocą dwóch przycisków z dashboardu zrealizować całkowitą sieć opartą o hub and spoke bądź full mesh, czyli ze wszystkimi oddziałami jesteśmy w stanie tutaj zbudować sieć opartą o auto VPN z zabezpieczeniem całej tej treści, która pomiędzy tymi oddziałami jest realizowana. Również dużym wyzwaniem była właśnie konfiguracja i jakby przygotowanie konfiguracyjnych elementów na urządzenia, które działały w całej organizacji. W związku z tym również Cisco Meraki pozwala na budowę tak zwanych szablonów, czyli elementów konfiguracyjnych, które pozwalają w bardzo szybki sposób zrealizować, czy to na kilku oddziałach, na kilku urządzeniach poprawną konfigurację, ale również na tysiącach urządzeń, które zostały jakby przypięte do jednego dashboardu, do jednego pulpitu do zarządzania. Dzięki temu, że urządzenia są również prekonfigurowalne, nie ma potrzeby wysyłania tych urządzeń bezpośrednio do działu IT, który ma konfigurować pewne klucze i hasła, które powodują właśnie komunikację między już oddziałem a headquarter. W przypadku tego rozwiązania czas możemy zaoszczędzić i możemy wysłać bezpośrednio do oddziałów już sprzęt, który przychodzi skonfigurowany po to, żeby mógł odnaleźć się już bezpośrednio ze chmurą i zacząć być konfigurowany przez dział IT. Także przede wszystkim ujednolicenie tutaj urządzeń i systemów do zarządzania monitorujących całą infrastrukturę związaną z systemami zabezpieczającymi. Również to rozwiązanie zostało rozszerzone o sieć bezprzewodową, jak i o rozwiązania przewodowe. Kolejny przykład klienta jest to międzynarodowy operator zarządzający markami branży gastronomicznej z siedzibą w Madrycie. Jest to firma Amrest, która prowadzi swoją działalność w dwóch sektorach. Bary szybkiej obsługi, czyli takie jak KFC, Starbucks, Burger King oraz restauracje z obsługą kelnerską, takie jak Pizza Hut, Blue Frog czy Cup. Obecnie Amrest zawiera około 2100 lokalizacji rozproszonych między innymi w Polsce, w Czechach, na Węgrzech, w Rosji, w Bułgarii, Serbii, Hiszpanii, Francji i Stanach Zjednoczonych, Chinach i Niemczech. Tutaj głównym wyzwaniem, tak jak Państwo tutaj też widzicie, no było przede wszystkim rozproszenie tych oddziałów i pewna unifikacja, czy też standaryzacja tego rozwiązania we wszystkich brandach. Było to właśnie bardzo dużym wyzwaniem, żeby ujednolicić to doświadczenie, czy też tak zwane user experience w każdym z tych brandów. Różnorodność tych rozwiązań powodowała, że jakby użytkownicy mieli różne doświadczenia z komunikacją bezprzewodową, bezpośrednio zlokalizowanych w oddziałach, w których odwiedzali placówki. Narastające właśnie niezadowolenie klientów również było przyczyną do tego, że firma chciała zainwestować w rozwiązanie stabilne, w rozwiązanie, które będzie dawało tą niezależność związaną z jakby tutaj wysoką wydajnością sieci bezprzewodowej. Również czynnikiem wyznaczającym jakby tutaj to rozwiązanie było przede wszystkim zwiększone bezpieczeństwo, które również bardzo mocno zaowocowało w rozwiązaniach Cisco Meraki, gdzie byliśmy
byliśmy w stanie również wykorzystać dedykowany moduł zabezpieczający, który nie tylko komunikuje użytkowników i daje dostęp bezprzewodowy, ale również jest w stanie monitorować całą przestrzeń bezprzewodową pod kątem różnych zagrożeń, ataków, które są dedykowane na sieć bezprzewodową. Takich delikwentów jesteśmy w stanie wykryć, zlokalizować i w pewien sposób zmitygować. Długi czas instalacji również był wyzwaniem ze względu na to, że tutaj sieć bardzo szybko się rozrasta. Ta instalacja powinna przebiegać bardzo prosto, bardzo szybko w określonym czasie. Głównym jakby takimi przyczynami, dla których firma zainwestowała w to rozwiązanie, to przede wszystkim unifikacja, tak jak powiedziałam, niestandaryzacja tego rozwiązania we wszystkich brandach, konsolidacja przy zachowaniu lokalnych wyjść do internetu, dzięki czemu urządzenia bezprzewodowe były w stanie połączyć się bezpośrednio ze chmurą w każdym z tych oddziałów. To również powodowało dostęp do różnych nowych funkcji, które pojawiały się w dashboardzie. Bardzo ciekawym przykładem jest atak, który powstał w 2019 roku na sieć bezprzewodową, tak zwany CRAC, czyli Key Reinstallation Attack. Wszyscy klienci, którzy użytkowali rozwiązanie cloudowe Cisco Meraki, byli zabezpieczani już na następny dzień ze względu na właśnie funkcjonalność, na łatkę oprogramowania, która się pojawiła bezpośrednio w dashboardzie. Także nawet jeśli nie wiedzieliśmy, że taki atak się pojawia, Cisco Meraki już zabezpieczało klientów przed atakiem na sieć bezprzewodową. Zabudowane w Cisco Meraki mechanizmy analityczne, skupiające się właśnie na klientach, którzy odwiedzają nasze brandy, czy też przechodzą koło naszego oddziału, również jesteśmy w stanie je zbierać, analizować, przekazywać te informacje pomiędzy oddziałami, porównywać między sobą placówki, czy też brandy, dzięki czemu powoduje to przede wszystkim zwiększenie obrotu biznesowego, gdzie jesteśmy w stanie również wykorzystać tą komunikację z klientem, połączyć się przez aplikację, zintegrować się z użytkownikiem, zaproponować różne promocje, bundle, które pozwalają nam zwiększyć tutaj sprzedaż. Również można podnieść bezpieczeństwo w infrastrukturze, wykorzystując kamery IP, które wykorzystują z kolei inteligentne wykrywanie ruchu, gdzie możemy jakby wykryć fragment nagrania, które nas interesuje, bez konieczności przeszukiwania tony godzin tych nagrań w całym jakby odcinku, które kamera nam zbiera. Ciekawą funkcjonalnością jest między innymi heatmap, gdzie jesteśmy w stanie zobaczyć szczytowe godziny klientów, którzy podłączają się do sieci bezprzewodowej, niebieskie kropki, bądź użytkowników, którzy przechodzą z aktywnym interfejsem bezprzewodowym koło naszej infrastruktury, są to szare kropki na mapie, gdzie jesteśmy w stanie tutaj zobaczyć właśnie długość przebywania w danych strefach, określić na przykład szczytowe godziny, zrealizować taką analitykę w oparciu o mapy ciepła. Obecność i analityka obecności również jest możliwa, wykorzystując do tego systemy analityczne, o których wspomniałam. Jest to już zaszyte bezpośrednio w rozwiązanie Cisco Meraki. Kolejny przykład jest to amerykańska sieć barów szybkiej obsługi, która sprzedaje głównie burgery, frytki i napoje. W Polsce jest około 468 takich barów rozproszonych w ponad 150 miastach w całej Polsce. Bardzo ciekawy przykład występuje między innymi w Belgii, gdzie belgijski oddział McDonalda korzysta z dodatkowych firm trzecich, które piszą specjalne aplikacje po to, żeby jeszcze zwiększać tutaj atrakcyjność ofert, czy też pokazywać w czasie rzeczywistym obłożenie danej restauracji w taki sposób, żeby zachęcić klientów do właśnie szybkiej obsługi, być może skorzystać z konkretnych kodów rabatowych, czy też promocji, które są dedykowane, skustomizowane pod klientów stałych, bądź pierwszy raz nas odwiedzających. W ramach ciekawostki w Polsce odwiedza codziennie McDonald's około 7 tysięcy gości, natomiast na całym świecie jest to około 70 milionów gości, którzy odwiedzają codziennie bary obsługi. To jest większa liczba niż ludność Francji czy też Wielkiej Brytanii. Także bardzo duże tutaj elementy związane z odwiedzaniem
tych restauracji. Również Cisco Meraki może być wykorzystywane jako usługa outsourcingowa, czy też usługa dedykowana u operatorów. Cisco Meraki również się sprawdza w takim modelu zarządzanych przez firmę trzecią. Nie musimy mieć dedykowanego działu IT, możemy to również zrealizować w tak zwanej usłudze. Kończąc ten przykrótki wstęp, kilka informacji o tym, dlaczego warto zainwestować w cloud networking. Przede wszystkim Cisco Meraki ma dostępny pulpit zawsze i wszędzie. Jest bardzo prosta instalacja, możliwość zarządzania i monitorowania wszystkimi elementami bezpośrednio z chmury, gdzie wykorzystywana jest pojedyncza licencja do tego, żeby otrzymywać wsparcie 24 godziny na dobę. Zachęcam, drodzy Państwo, do testów, do kontaktu i mam nadzieję, że się Państwo odezwą. Bardzo dziękuję za dzisiejszą prezentację i zachęcam do kontaktu z Cisco bądź z partnerami handlowymi. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. No, szanowni widzowie, odezwijcie się do pani Aleksandry zdecydowanie.